program jest już... Inaczej, zapomniałem. Dobra, nie będę wam tego tłumaczył, znacie angielski. Affordances po angielsku. Zabicie mnie za tłumaczenie. Nie znalazłem innego w sieci, więc myślałem, swoje affordance będę używał. To jest taka cecha danego obiektu, która podpowiada, w jaki sposób ten obiekt może funkcjonować, co się z nim może dziać. Prostym przykładem jest chociażby przycisk, jaki znajdziemy w Windowsach. On posiada, on jest szary, czarny napis. Posiada na górze i z lewej strony taki jasny czerwony piksel i tak samo po drugiej stronie ciemne piksele. To symuluje oświetlenie, które pada z góry i oświetla właśnie tą górną część i rzuca cię na dolną. Dzięki temu ten przycisk zdaje się być tam trójwymiarowy, zdaje się wystawać z ekranu, a nam jako ludziom mamy taką tendencję, jak coś wystaje, to pewnie można to wcisnąć. Więc te przyciski zrobione w ten sposób naturalnie nam sugerują, o tutaj coś się dzieje, coś można z tym elementem zrobić. Niestety wielu twórców nie rozumie tej właściwości i tak na przykład w sieci internetowej, strony internetowe właśnie korzystają z szablonów CSS, które wyłączają tam, ci projektanci mogłyby stylizować te przyciski i często właśnie wyłączają ten efekt trójwymiarowości. W efekcie nie wiemy coś, co jest, się nadaje do kliknięcia na stronie internetowej. Nie wszystko jest takie płaskie. Natomiast można powiązać estetykę z funkcjonalnością, jak pokazuje przypadek C. Inny przykład affordancji to w prawym dolnym rogu te krupkowane dziurki tam na rogu okna, one przypominają perforację. Perforacja, jak wiadomo, zwiększa tarcie między dwoma powierzchniami. I dzięki temu, to jest też znowu takie naturalne dla nas, jeżeli coś ma większe tarcie, możemy tego tak jakby łatwiej złapać. Ok, no to próbujemy i w ten sposób okazuje się, że to okno da się powiększyć, da się zmienić jego rozmiar. Inna akordancja, już wyłączona, taka kulturowa, to hiperłącza w sieci internetowej, które są niebieskie i podkreślone. Nie ma nic takiego w niebieskich tekstach z podkreślaniem, co by sprawiało, że no, chcemy jakoś naturalnie nie klikać. Ale ponieważ stało się standardem, że wszyscy w sieci umieszczają niebieskie teksty z podkreśleniem, to są linki, to nauczyliśmy się właśnie tak rozpoznawać tego rodzaju elementy. Inna koordynacja, czyli tak zwany efekt hover, kiedy przejeżdżamy nad czymś kursorem i ten element w jakiś sposób się zmienia, coś tam się zmienia kolor, kształt, wielkość, to nam daje także taki sygnał, że z tym elementem da się coś więcej zrobić, jest interaktywny. Przykład dwóch affordancji w grach komputerowych. Pierwsza to jest Braid. Środkowy obrazek pokazuje taką fakturkę, taką siatkę. To jest znowu affordancja wyuczona w grach, ponieważ wiele gier komputerowych od zarania dziejów stosowało właśnie taki efekt takiej siatkowanej powierzchni tam, aby zaznaczyć miejsce, przez które można się wspinać. Co właśnie twórca Braida, Jonathan Blow, w sposób bardzo dobry wykorzystał w swojej produkcji. Inny przykład, Zelda. Tutaj z kolei twórcy wykorzystali kształt kontrolera i umiejscowienie przycisków. Tam są takie niebieski, zielony i cztery żółte, to jest bardzo charakterystyczne. Oni wykorzystali to w swoim HUD-zie, interfejsie rysowanym na ekranie, po to, aby zaznaczyć, że jeżeli chcesz zrobić coś, znaczy tak jak wciśniesz ten niebieski przycisk, to zrostanie się coś z tym mieczykiem, który tam się znajduje. I tutaj znowu nie trzeba użytkownikom pokazywać manuala, tutoriala, filmików instruktażowych, że jest takie powiązanie między tymi dwoma elementami. To jest naturalne. Widzimy niebieskie, zielone, żółte, a tam też jest niebieskie, zielone, żółte, to pewnie jest to samo. I taka sytuacja jest najlepsza, kiedy nie trzeba nic mówić, wszystko jest intuicyjne. Metafora jest elementem, który wykorzystuje pewien element ze świata rzeczywistego i przykłada go w pewien stopniu na interfejs. Metafora wykorzystuje analogię między tym przedmiotem ze świata rzeczywistego po to, aby znowu tłumaczyć, pokazywać działanie tych elementów w sposób bez użycia słów. Przykładem metafory jest kosz, który znajduje się na naszych pulpitach. Wiemy przecież, że jeżeli wrócimy co do kosza, to możemy później to wyciągnąć. To się od razu nie niszczy, nie płonie, bo do pewnego stopnia da się tą operację cofnąć. Podobnym przykładem jest koszyk z zakupami na stronach internetowych. Wiemy również, że jeżeli wrócimy co do koszyka, tak jak w supermarkecie sobie jeździmy,
wrzucamy coś do kosznika, wrzucamy, możemy w dowolnym momencie wrzucić, wyciągnąć z powrotem. Nie, to nie oznacza, że to coś kupujemy, jeżeli od razu tam wrzucimy. I to jest fajne, ponieważ wystarczy pokazać jedną ikonkę z kształtem właśnie koszyka na zakupy i nic więcej nie musimy tłumaczyć. To jest jasne od razu dla każdego, w jaki sposób taki przycisk działa. Niestety metafory mają również swoje ograniczenia, swoje wady. Po pierwsze, metafora może mieć pewne ograniczenia, może źle kojarzyć się użytkownikowi, użytkownik może jej nie zrozumieć, może ją zrozumieć opacznie, może metafora może mieć ograniczenia świata rzeczywistego. Tutaj znowu właśnie przykład kosza, która się okazało, ma taką wadę, że niektórzy porządnicy, użytkownicy po wrzucaniu tam do niego jakichś plików zauważali, o, mam brudny kosz. Ja nie chcę mieć brudnego kosza, ja chcę być czysty. No to go od razu opróżniali. Co w oczywisty sposób mijało się z celem, ponieważ nie dość, że dwukrotnie się zwiększałem czas na wykonanie operacji usuwania plików, to jeszcze anulowali tą właściwość, że mogli sobie przywrócić jakieś pliki, które usunęli. Mnie z kolei źle się kojarzy przykład z tekstem podkreślonym na czerwono, to jeszcze z podstawówki mi zostało. Ja na przykład to wyłączam. Tutaj przykład takiej metafory z przymrużeniem oka, jak mógłby wyglądać Photoshop, gdyby był zrobiony przy pomocy metafor ze świata rzeczywistego. To było tak dla śmiechu. O właśnie. W grach komputerowych metafory, może inaczej, informacje wyświetla się często na HUD-zie, czyli na takich obrazkach, które są wyświetlane na ekranie gry. Ile mam życie, ile mam naboi, jaką mam broń. Niektórzy twórcy zauważyli, że to może niepotrzebnie wywołuje taki efekt, że gracz jest po prostu wyciągany ze świata gry, ponieważ no, w świecie rzeczywistym na przykład nie wyświetla mi się gdzieś w prawym górnym rogu ikonka, ile mam naboi, tylko muszę wziąć swoją broń, przez coś tam zrobić i zobaczyć dopiero wtedy, jest tak naprawdę ta naboi jest w środku. Więc zaczęli kombinować i wymyślili coś takiego, jak diegetyczny, no znowu zabicie mnie, IGTQY, diegetyczny interfejs użytkownika. Generalnie chodzi o to, że te informacje są przedstawiane bezpośrednio w świecie gry. Czyli jeżeli chcę sprawdzić ilość naboi w broni, to moja postać musi zrobić coś takiego, albo zobaczyć, ile tam naboi w środku, albo jakiś tam wskaźnik, który się jest narysowany na tej broni. Przykładem gry, który wykorzystuje IGTQY w stopniu niemalże totalnym jest Deep Space. Ilość punktów życia postaci jest rysowana na jej kręgosłupie, te takie turkusowe kreski. Przedmioty używane są przy pomocy hologramów, które są wyświetlane bezpośrednio w świecie gry. Terminale również są używane na zasadzie hologramów. Jeżeli postać ma gdzieś dojść, to jest rysowana w świecie gry ścieżka. Inny przykład, Far Cry 2. Jeżeli chcesz sprawdzić, w jakim kierunku jest północ, to twoja postać musi wyciągnąć kompas w ręce. Dopiero wtedy może zobaczyć, gdzie jest północ. Nie jest rysowane jakieś tam kółko z zaznaczonym kierunkiem. Teoretycznie ma to sprawiać, że gracz czuje się bardziej w świecie gry, nie jest rozpraszany przez jakieś elementy będące nie częścią świata gry. I też powiększa realistyczność takiej gry, ponieważ no, jeżeli ma słabe warunki oświetleniowe, to będziesz miał problemy z zobaczeniem tego kierunku. Trochę z innej beczki istnieje coś takiego jak tryby w aplikacjach. Jeżeli chcesz zrobić pewną czynność, wykonać, to musi być w określonym trybie. Przełączanie między tymi trybami powoduje, że jesteś w stanie używać tej aplikacji. I to jest taka, wspominam o tym, ponieważ wiele to jest. Trudno napisać aplikację, która by działała bez tego, natomiast niestety jest taka ogólna opinia w świecie projektantów interfejsów, że używanie trybów sprawia, że aplikacja staje się trudniejsza w używaniu, ponieważ użytkownik może nie być świadomy, w jakim trybie jest, może o tym zapomnieć, może nie wiedzieć, jak przenoczyć do innego trybu, może wykonać pewną czynność w innym trybie i to wykona inne działanie. Generalnie wiąże się z pewnymi trudnościami, jak pokazuje znany przykład Vima, który ma
trzy tryby i dla początkujących użytkowników jest to źródłem nieustannego zamieszania. Natomiast istnieje przykład używania trybów, które są dobre, polecane i nie tuczą. I to są tak zwane quasi tryby, czy też spring-loaded modes, jak to tam ktoś nazwał. Przykłady znamy chociażby ze świata rzeczywistego, na przykład Photoshop, bo ma pewne narzędzia, które zmieniają typ działania, jeżeli po naciśnięciu jakiegoś przycisku typu Shift, Alt, Control. Jeżeli go przytrzymamy, wtedy dane narzędzie zmienia swój tryb działania. Jest to tyle fajne właśnie, że musimy świadomie podejmować tą czynność, czyli trzymać ten przycisk, ponieważ jeżeli go puścimy, to aplikacja wraca do poprzedniego trybu. I to jest właśnie ta różnica. Użytkownik musi być świadomy, musi świadomie podtrzymywać pewną czynność i w ten sposób jest wyeliminowane to źródło.